A mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonujących słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Apostoł Paweł w tym fragmencie pisze do Koryntian, że nie chciał, żeby jego zwiastowanie było właśnie samą mądrością, dlatego że wiedział, że ta mądrość, jeżeli będzie próbował do nich przyjść samą mądrością, to prawdopodobnie będzie to nietrwałe. Albo będzie to w jakiś sposób ułomne. Chcę przez to powiedzieć, że nieodłącznym elementem naszego usługiwania, naszego zwiastowania, tego co robimy, jest duch i moc. I powiem wam, że takim dla mnie zachęcającym fragmentem do tego, żeby poszukiwać tej mocy Bożej i żeby się zagłębiać w ten temat, jest fragment zapisany w Ewangelii Marka, który mówi o samym Panu Jezusie na początku Jego zwiastowania. W pierwszym rozdziale w Ewangelii Marka od wersetu 22 czytamy tak: i zdumiewali się nad nauką Jego, gdyż nauczał ich jak moc mający, a nie jak uczeni w piśmie. A był i w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego, który krzyczał, mówiąc: cóż mamy z Tobą, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kim Ty jesteś, Święty Boży. A Jezus zgromił go, mówiąc: zamilknij i wyjdź z niego. A duch nieczysty, szarpnąwszy nim i zawoławszy głosem wielkim, wyszedł z niego. I zdumiewali się wszyscy, tak iż pytali się nawzajem: co to jest? Nowa nauka głoszona z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. Już jeszcze zanim Jezus uczynił ten cud uwolnienia kogoś z obecnych w synagodze z tego ducha nieczystego, to już ludzie zauważyli, że to, co on mówi, to w jaki sposób on mówi, jest inne. I ja przypuszczam, że on nie wzniósł się na jakiś wyższy poziom mądrości ponad uczonych w piśmie, że wyłożył słowo w jakiś taki sposób, którego oni jeszcze nie słyszeli, albo jakoś taką ciekawostkę im powiedział. Ja przypuszczam, jestem tego pewny, że to, co on powiedział, dotknęło ich, że to w jakiś sposób zadziałało bardziej niż tylko na ich wiedzę, na ich umysł. Oni, wiecie, chodzili do synagogi tak jak my chodzimy, większość z nas pewnie chodzi do kościoła już od dzieciństwa. Nie? Wiemy dużo rzeczy, oni też już wiele wiedzieli, ale przyszedł ktoś, kto powiedział coś w autorytecie, w mocy. Powiedział z takiego miejsca, w którym oni zrozumieli, że to, o czym on mówi, jest nie tylko tym, co usłyszał, ale on jest osobą, która ma taką władzę, że to słowo działa. Co później, od wersetu 23 właściwie, widzimy, że się potwierdziło nawet na ich oczach. Chociaż ja się tak w sumie zastanawiam, bo ta osoba, która miała ducha nieczystego, to no tak w sumie prawdę powiedziała, nie? Że jest Święty Boży. I to nie jest jedyny taki przypadek, kiedy czytamy na kartach Ewangelii, że demony, które ludzi związywały, miały świadomość tego, kim jest Jezus, jaki on jest mocny i z jakim, można powiedzieć, też często szacunkiem się odnosiły do niego, co jest dla mnie niezrozumiałe, ale to tak na marginesie. Niemniej jednak Jezus był pełen mocy i autorytetu i potrafił wypędzić tego ducha nieczystego, co też było dla nich znakiem i takim,
potwierdzeniem tego, że to, co on mówi, jest nie tylko słowem, ale jest też prawdą. I można by się zastanowić właśnie, jaki jest klucz w naszym życiu do tego. Bo tutaj czytamy o Jezusie, tak? Wiemy, że On był Synem Boga. A jak my, ludzie tacy zwykli, tak? Możemy z tego korzystać. Dlatego, że gdybyśmy to przeczytali tylko jako historię, no to moglibyśmy pójść do domu i powiedzieć, no fajna była historia, nie? Tam słyszeliśmy o Jezusie, który kiedyś coś dawno temu działał. Ale ja wierzę, że to nie jest słowo, które jest historyjką, ale to jest słowo, które nas czegoś uczy. I w liście do Efezjan w pierwszym rozdziale od 19 wersetu możemy przeczytać słowa apostoła Pawła. Jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie. Ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością i mocą i panowaniem i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. Chciałem, żebyśmy się zatrzymali na tym wersecie 21. Ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością i mocą i panowaniem i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. Czyli co jest wyższe jeszcze? Czy jest coś, co Bóg zostawił jakiś autorytet, jakąś władzę, która możemy powiedzieć, że jest ponad Chrystusem? Wyraźnie mnie pisane, że to jest ponad wszelką nadziemską władzą. A werset 22 jeszcze upewnia nas w tym i mówi, i wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią Jego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. I czytamy tutaj, żeby to podsumować, że ta nadzwyczajna moc, jak to jest ujęte, jest wobec nas, którzy wierzymy. Jest napisane, że ta władza, która jest dana Chrystusowi, jest dana Jemu jako głowie Kościoła. A my jesteśmy ciałem. Jesteśmy ciałem połączonym z tą głową. Czyli jesteśmy, każdy z nas jest jakimś elementem tego ciała, które, no co robi ciało? Głowa nie podnosi, prawda? Głowa nie pisze. Głowa nie chodzi, prawda? Nie jest w stanie czegoś przesunąć, nie jest w stanie czymś rzucić, do kogoś pomachać. Sama głowa nie jest w stanie tego zrobić, ale głowa wydaje polecenia każdemu członkowi ciała. I to ciało jest, można powiedzieć, potrzebne głowie, żeby zrobić to, co ona zamierza. Czyli jeżeli Chrystus jest głową Kościoła, a my jesteśmy Jego ciałem, to jesteśmy potrzebni, żeby wypełnić to, co On planuje, tak? To, co On chce zrobić. I teraz pytanie brzmi, czy jeżeli Chrystus jako głowa zdecydował coś zrobić i przekazał odpowiedniej części ciała, tak, żeby to zrobiła, to czy ta część ciała może wątpić, że może podnieść coś? Czy ja nawet jako człowiek, jeżeli planuję podnieść ten wazon, to ja, jako ograniczony człowiek, jestem w stanie ocenić, czy on jest
wystarczająco lekki czy ciężki, żebym go był w stanie podnieść. Jestem w stanie, ja jako ograniczony człowiek jestem w stanie sprawdzić, czy jestem w stanie zeskoczyć daną odległość. Jeżeli nie, no to moja ograniczona głowa, mój ograniczony umysł mówi mi, nie, to jest za wysoko. Zrobisz sobie krzywdę. Albo okej, ale jeszcze nie teraz. Spróbuję od czegoś mniejszego. Albo spokojnie dasz radę, przecież to jest lekkie. To jest dla ciebie. Co chcę przez to powiedzieć? Chcę przez to powiedzieć, że jeżeli zostaliśmy do czegoś powołani i odbieramy to i wiemy o tym, że mamy coś zrobić, to naprawdę wystarczy odrobina wiary, żeby za tym pójść, żeby to zrobić, bo dlatego, że to nie my musimy oceniać, czy jesteśmy wystarczająco zdolni, czy jesteśmy wystarczająco silni, czy możemy to zrobić. I pytanie, czy Bóg w takim razie może coś zrobić bez nas? Czy jest ograniczony nami? No bo można powiedzieć, okej, załóżmy, że ciało jest nieposłuszne i teraz nikt powie, nie, ja nie chcę, ja nie będę. W takim razie co, my ograniczamy Boga? Możemy powiedzieć, nie, to jak ja nie zrobię, to ty, Panie Boże, nic nie możesz. No nie. Ale załóżmy, że to jest plan B, że Pan Bóg może powiedzieć, żeby te kamienie krzyczały, tak jak czytamy, jeśli wy nie będziecie. Może wiele rzeczy zrobić. Natomiast jego planem A, tym oryginalnym, jest to, że to my jesteśmy organem wykonawczym, nazwijmy to, tak? Jego woli. My jesteśmy ciałem połączonym z głową. Co oznacza, że ta moc, która została udzielona Chrystusowi, jest udzielona też nam, jako ciału. Że my możemy z niej korzystać i Duch Święty, który w nas działa, nas do tego uzdalnia. Dlatego, że czytamy na przykład w Dziejach Apostolskich, też o takim zwykłym człowieku w 6 rozdziale możemy przeczytać. I historia była taka, pewnie wszyscy znacie, że brakowało im kelnerów w Dziejach Apostolskich. No i powołali kelnerów, nałożyli na nich ręce, a potem w 6 rozdziale i w 8 wersecie czytamy o kelnerze Szczepanie, który pełen łaski i mocy czynił cuda i znaki wielkie wśród ludu. Zwykły człowiek, powołany na diakona do usługiwania przy stołach, czynił cuda i znaki wielkie wśród ludu. Swoją mocą? On był cudotwórcą? No nie. To był człowiek, który został powołany po prostu, bo potrzeba. I został wysłany do konkretnej posługi, a w kolejnych wersetach czytamy tam, że nie mogli sprostać jego mądrości uczeni w piśmie. Ludzie, którzy spędzili całe życie na studiowaniu, na, wiecie, wymienianiu się, na dyskusjach. Nawet nie wyobrażamy sobie, co oni... To teraz widzimy, A nie mogli sprostać wiedzy, czy mądrości, która była mu dana przez Ducha Świętego. Ponadnaturalnej. Do tego stopnia, że musieli się posunąć do oszustwa, że musieli podsunąć fałszywych świadków, żeby się go pozbyć. Był niewygodny. Do tego stopnia. Gdzie w takim razie możemy szukać źródła i wypełnienia? Może w pierwszej kolejności chciałbym, żebyśmy zerknęli na werset, który jest zapisany w drugim liście św. Pawła do Tymoteusza,
w rozdziale trzecim, drugi list do Tymoteusza, rozdział trzeci, werset piąty. Jest to też troszkę ostrzeżenie dla nas, ale też nauka. I apostoł Paweł pisze tutaj Tymoteuszowi o ludziach, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. I mówi mu również, tych się wystrzegaj. Rzadko na kartach Słowa Bożego czytam, tym bardziej w Nowym Testamencie, żeby się kogoś wystrzegać. Bardzo rzadko było tak, że Jezus na ziemi będąc ludzi ganił i karcił albo mówił, nie, to są niebezpieczni ludzie. Smutne jest to, że za czasów życia Jezusa zdarzało się to głównie wobec ludzi, którzy powinni być wzorem, którzy powinni być przykładem, którzy tak naprawdę wiedzieli najwięcej, powinni w związku z tym mieć największe zrozumienie. Ale wygląda na to, że to niekoniecznie musi być powiązane. Natomiast tutaj czytamy o ludziach, którzy przybierają pozór pobożności. Co znaczy pozór pobożności? To znaczy, że to nie jest pobożność, ale jej pozór. Czyli ktoś nie jest czysty, ale tylko wygląda na czystego. Ktoś nie jest silny, ale tylko próbuje tak wyglądać na silnego. To jest pozór pobożności. Pytanie, może zostawimy to pytanie, tylko niech wybrzmi, po co pozór pobożności? Czy nie lepiej sobie po prostu podarować, nie? Natomiast co ważniejsze tutaj w tym wersecie ja odkrywam, to to, że w tej prawdziwej pobożności jest moc. Bo czytamy, że życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. To znaczy, że jest moc pobożności. W takim razie, co to jest pobożność? Czym jest pobożność? Jak rozumiemy pobożność? Ja myślę, że jakbyśmy wszyscy tu przyszli, to byśmy usłyszeli wiele definicji i każdy to pewnie rozumie inaczej. I pewnie każda opinia by coś wniosła. Ja znalazłem jedną, która mi się bardzo spodobała i chciałem się z wami z nią podzielić, bo jest bardzo naprawdę, do mnie przemawia. Pobożność w zrozumieniu tej osoby, która tak notabene, jak się dowiedziałem, jest z Katowic, także bardzo blisko nas. Nie jest jakiś amerykański uczony, tylko ktoś z Katowic. Jest to zdolność traktowania Boga jako Ojca, czyli bycia wobec Niego na sposób synowski, jak ojciec z synem. Prosto, z ciepłym szacunkiem, czule, wychwalając Go i adorując. I światłem dla bycia pobożnym jest Jezus i Jego słowo Abba, Jego modlitwa. Ale pobożność wyraża się również w sposobie odnoszenia się do ludzi. Poznać ją po wrażliwości, delikatności, serdeczności. Łagodność jest jej lakmusowym papierkiem. Jej przeciwieństwem jest niezdolność rozumienia innych, niewrażliwość na nich, zatwardziałość serca. Pobożność ma po prostu swoje źródło w świadomości, że jest się dzieckiem Boga. I jest tej świadomości siłą oraz owocem. A jeśli się tego poczucia nie ma, to źle się traktuje zarówno Boga, jak i ludzi. I wtedy mamy do czynienia z pozorem pobożności. Kiedy traktujemy Boga źle, a ludzi tak samo. Natomiast jeśli przebywamy z Nim jako z Ojcem, jeśli rozumiemy też to, że my jesteśmy synami,
że jesteśmy dziedzicami, że została nam przekazana ten autorytet. Kiedy rozumiemy, że tak naprawdę to, co Jego jest nasze, że On nam to dał, to wtedy, myślę, może się w naszym życiu przejawiać właśnie ta moc pobożności. Czytamy w liście do Efezjan w 6 rozdziale w 10 wersecie, żeby się umacniać w Panu i w potężnej mocy Jego. To też oznacza, że to nie jest takie zero-jedynkowe, że teraz nie ma mocy Bożej, klik i jest moc Boża. To oznacza, że to jest nie tylko proces, ale to jest coś, co i przypuszczam, że jest niemożliwe do zakończenia za naszego życia, ale to coś, co możemy wzmacniać, rozwijać, pogłębiać, że możemy się umacniać w Jego potężnej mocy. I dwie uwagi, które chciałem, żebyśmy tutaj zaznaczyli. Pierwsza to to, że cały czas to On jest źródłem tej mocy, a nie my. To nie jest tak, że to my pakujemy mięśnie i teraz możemy iść i jesteśmy silni. Bez Niego nic. To On cały czas jest źródłem. Do tego stopnia, że drugi list do Koryntian, 4 rozdział i 7 werset, apostoł Paweł mówi tam tak. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych. Dlaczego? Aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Jest z Boga, a nie z nas. Werset 5 tam wcześniej mówi, że nie siebie sami głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem, o sobie zaś, żeśmy sługami. Moc jest z Boga, a nie z nas. Troszkę dalej, drugi list Pawła do Koryntian w 13 rozdziale, w 4 wersecie mówi, choć bowiem ukrzyżowany Chrystus został w słabości, lecz żyje w mocy Bożej, bo i my jesteśmy słabi w Nim, lecz będziemy żyć z Nim w mocy Bożej wśród was. W naczyniach glinianych, a jednak moc przewyższająca wszystko. Słabi w Nim, a jednak będziemy żyć z Nim w mocy Bożej. I jeszcze troszkę wcześniej, 1 list do Koryntian, 4 rozdział, 7 werset, mówi, bo któż ciebie wyróżnia? Albo co masz, czego nie otrzymałbyś? A jeśli otrzymałeś, czemu się chlubisz, jakobyś nie otrzymał? Musimy pamiętać o tym, że pomimo tego, jak może zdolni jesteśmy, jak zaradni jesteśmy, jak wykształceni, mądrzy, sprawni, ile udało się może komuś zrobić, ile osiągnął, to jest chwała Bogu, ale nie naszą mocą. Druga uwaga, którą myślę, że warto tutaj zaznaczyć, to to, że do skorzystania z tej mocy, która jest w Bogu, która jest w Duchu Świętym, to co jest potrzebne?
do skorzystania z tej mocy. Już wiemy, że możemy czerpać z nią z Boga, z Jego obecności, ale teraz czego potrzebujemy? Jakiego narzędzia potrzebujemy, żeby z niej skorzystać? Ziarenka gorczycznego wiary, żeby przenosić góry. Tak? Tylko tyle. Albo aż tyle, ale tylko tyle. Ziarenka gorczycznego wiary, czyli tak naprawdę niewiele z naszej strony, bo wszystko dzieje się cały czas po Jego stronie. To nie jest tak, jak z przygotowywaniem się do zawodów, że musimy teraz wyjść, poświęcić, budować i może się uda. Albo ewentualnie ktoś będzie szybszy i tak dalej. Wiemy tylko, że jeśli korzystamy z dobrego źródła i mamy odrobinę wiary, to w tym momencie, teraz, w domu, jutro rano, przed południem w pracy, po południu w domu, wieczorem wśród znajomych, zawsze, zawsze wystarczy to małe ziarnko gorczyczne wiary naszej, żeby mogła działać ta wielka moc Boga, która jest tylko od Niego zależna i tylko w Nim i z naszej strony nic więcej nie potrzeba. I bardzo mi się podoba, w ogóle mega lubię Księgę Przypowieści Kaznodziei Salomona i jakbym mógł, to bym pewnie większość czasu tam spędził. Jest tam jeden taki fragment zapisany w Kaznodziei Salomona w rozdziale 11, w wersecie 4, który na pewno już słyszeliście, jest tam napisane: kto zważa na wiatr, nigdy nie będzie siał, a kto patrzy na chmury, nie będzie żął. I chciałem nas zachęcić, żebyśmy nie odciągali, nie odwlekali, nie tracili kolejnych szans na to, żeby ta moc Boża mogła przez nas działać. Czasem wydaje mi się, że trochę zwodzimy Pana Boga, który popycha nas do czegoś, zachęca nas do czegoś, a my może nie teraz. Może jeszcze nie jestem gotowy, może za słabo, może. Ile razy ja tak miałem, że chciałem pójść do kogoś się pomodlić, ile razy chciałem coś powiedzieć. I Pan Bóg uczył mnie później pokory. Miejmy nadzieję, że teraz mądrzejszy trochę już jestem o tę naukę. Ja chciałem wam podać taki przykład, który bardzo tak jakby jasno do mnie przemówił Duch Święty. Jak byliśmy jakiś czas temu z żoną w górach i wychodziliśmy na taką górę, która była dość mocno odsłonięta na brzegu takiego pasma górskiego i ta sprawa, że i tak wiało tego dnia wtedy bardzo mocno. Bardzo mocno wiało wtedy. No i wychodziliśmy gdzieś tak w okolicy, już 3/4 od szczytu byliśmy, 3/4 drogi za nami. No i czekamy chwilę na żonę i słyszę takie krr. Ptaki tutaj, nie? Ale dobra, nie? Jakiś. Za chwilę patrzę i kruk. I potem tak mnie zastanowiłem, myślę, bo to może było około 1500 metrów, ciężko powiedzieć mi. Myślę, jak on tutaj wlazł, nie? Jak on tutaj jakby się dostał, wiatr taki okropny. W ogóle się tam chciało siedzieć, nie? Tam w tym miejscu. Ja nie znam się na krukach, na ptakach, nie znam się aż tak dobrze, ale może lubi spokój. Niemniej jednak dla mnie, jak tak się nad tym zastanowiłem, no to wiecie, on był mały. Może kilogram taki kruk ma. Wiatr był taki, że jak się stanęło, to dorosłym
60-kilogramowym człowiekiem, 70, to tak, tak trzeba było się czasami trzymać, nie? A ja za chwilę patrzę, on. Minęło 20 minut, myśmy poszli trochę dalej, nie wiem, czy nas gdzieś tam śledził, czy coś. Za chwilę patrzę, znowu i przeleciał dalej, nie? I tak się nad tym zastanowiłem trochę. I przyglądałem się mu, miałem taką możliwość, że tam gdzieś sobie latał. I zauważyłem, że on tak naprawdę niewiele korzysta ze swojej mocy. On robił tak. Po prostu tyle, nie? Nie machał na siłę skrzydłami, żeby ten wiatr przezwyciężyć i żeby tam przelecieć na tą górę. On po prostu korzystał z tego wiatru. Rozłożył skrzydła i poszedł. I w ogóle go to nie kosztowało wiele siły. Taki mały ptaszek. Taka wielka góra. A skorzystał z wiatru. I do tego nas chciałem zachęcić, żebyśmy posłuchali tego wiatru, żebyśmy rozłożyli skrzydła. Jeszcze na koniec czytam jeden fragment z listu do Hebrajczyków z 11 rozdziału, z 30 wersetu. Jest tam napisane, że przez wiarę runęły mury Jerycha, okrążane przez 7 dni. I chciałem może poprosić Pawła, żeby wyświetlił zdjęcie. Takie, które też jak sobie myślałem o tym kruku, to zobaczyłem taką skałę. I uznałem, że zrobię jej zdjęcie. Posłuży mi to świetnie jako przykład. Ładna skała, prawda? Ładna. Tak, jesteśmy w stanie mniej więcej jej rozmiar określić? Tak. Powiem wam, widzicie tam tą taką, takie coś tam między tymi? To jest człowiek tam u góry, nie? Czyli mniej więcej, no nie kilka, no raczej więcej niż kilka metrów ta skała ma, nie? I teraz powiedzcie mi, bo podoba mi się ta skała i chciałbym, żeby mi ją taki skalniak ktoś w ogródku zrobił. Ładny byłby. Myślę, że no nie mam może dużego ogródka, ale jak tak oszacowałem, to jak tam wytnę trochę drzew, zmieści się. Myślę, że się zmieści. Najwyżej będzie tak zarówno z płotem. Możecie mi polecić jakąś firmę? Taka, która mi taki skalniak tam przestawiła? I to nie takie skały, a większe Pan Bóg tam postawił. Po prostu. Nie wiem, czy sobie to wymarzył, że taką skałę tam chce mieć. Generalnie to genialny projekt był, mi się mega podoba. A z drugiej strony jeszcze większa, tylko już się nie zmieściło na zdjęciu. Po prostu postawił słowem swoim. Nic więcej. Nie było wielkich ekip budowlanych, nie było wielkich żurawi, betoniarek. Jest. Chciałem jeszcze podsumować tylko. Dosłownie w trzech zdaniach. Chciałem siebie przede wszystkim, ale nas wszystkich zachęcić do tego, żebyśmy się upewnili, że jesteśmy użyteczni. Że jesteśmy takim elementem ciała Chrystusa, które funkcjonuje, które wypełnia Jego wolę. To nie jesteśmy tylko ręką, która sobie jest. Że też nie uderzamy w próżnię, jak mówi apostoł Paweł, że nie męczymy się bez efektu. Nie próbujemy naszą siłą, ale korzystamy z Jego mocy. Z mocy Boga. Przebywamy w Jego relacji. Poznajemy Go jako Ojca. A siebie jako syna, córkę. Który ma wszystko
co w domu Ojca się znajduje. Pełny autorytet do działania zgodnie z Jego wolą. I że nie będziemy tego odkładali na później. Nie na później.